Dzień doberek moi widzowie, tu ja Adam 991 Gormiki Maja, tu jak słuchajcie, dzisiaj właśnie jest dzień, w którym nagrywam vlogi. Jak słuchajcie, dzisiaj jest vlog o zdobach i przygotowaniach do świąt, bo jak słuchajcie, już za 3 albo 2 dni przypada ponoć Wigilia i niestety no właśnie będę nagrywał ten cały vlog i właśnie dzisiaj jest 21 grudnia, a 24 grudnia właśnie jest Boże Narodzenie, więc bardzo już się cieszę, nie mogę się już doczekać. I jak słuchajcie, serdecznie widzów zapraszam do oglądania, tak jak rzeczywiście. Słuchajcie, to jest nasza choinka bożonarodzeniowa. Zacznijmy od niej pierwszy raz. Tutaj właśnie jest moja bombka. I patrz, ona świeci. Trochę tak słabo świeci, bo się rozładowała. Więc włączam. I jak słuchajcie, tutaj właśnie mamy na moje bombki. Tu na przykład jest Express, czyli maltanka. Taki trochę podobny. Tutaj też taki mały. Tutaj właśnie jest moja bombka, czyli zegar. Tutaj właśnie jest bombka Happy Holidays. Tutaj jest taka bombka. A tutaj jest taka piękna, tutaj też. A tutaj w lustrze się odbija to wszystko. Tu jest taka gwiazda betlejemska, ale ona jest podobna, to jest taka normalna gwiazdka, ale gwiazda betlejemska wygląda tak. Ona właśnie ma taki kształt i za nią leci taki szyld. Muszę na chwilę przerwać widzowie. I słuchajcie, właśnie widzę się z widzami i jak słuchajcie, musiałam przerwać, bo tam były jakieś rozmowy, ale wiecie, że ja tak naprawdę normalnie nagrywam czegoś takiego. Jak słuchajcie, bo to jest taka normalna gwiazda, a tak naprawdę to jest gwiazda betlejemska podobna, ale gwiazda betlejemska właśnie ma tutaj taki obwód powietrzny, taki oblodzenie, więc właśnie ona wtedy jest taka betlejemska gwiazda. I jak słuchajcie, tam jest świecznik. I właśnie to jest wszystko. Właśnie wam. I właśnie tak naprawdę real to jest prawdziwa gwiazdka z takim obwodem. Tutaj jest bucik, a tu serduszko. Dla dziewczyn, które subują mój kanał. A tu jest taka laska świąteczna. I taki wazonik. A tu jest też taki konik. Jak słuchajcie. Idziemy. Bogiem niestety. Jak słuchajcie widzowie, tutaj właśnie jest taki domeczek, który właśnie chodzi. Jak słuchajcie, patrzę, to jest taka piękna choinka, oświetlona trzema kolorami. Niebieskim, czerwonym i zielonym. Jak słuchajcie, tu jest też taki piękny kościółek, nawet tutaj też ma taki zegar. Patrzcie, tutaj ma taki zegar. I tutaj są też takie figurki zrobione, a tu jest ktoś, który jedzie na koniu. Patrzcie, to się tak obraca i patrzcie, to jest koń. Patrz, to jest podobny do sani Mikołaja, ale to nie jest Mikołaj, tylko właśnie to ciągnie koń. I jak słuchajcie, to jest latarenka, a tutaj taka choineczka odblaskowa, która właśnie ma takie przestworza. To jest taka normalnie choineczka z gwiazdką, a tutaj są takie ozdoby na ozdoby świąteczne na okno, takie naklejki mam. I normalnie teraz będziemy myć gar w toalecie. Jak słuchajcie widzowie, tutaj właśnie
Mam dwa wiadra i niestety nie ruszam. A tam po prostu właśnie był właśnie ten, to właśnie tam to do powietrza. Jak zaś tutaj włączam światło i słuchajcie, tu jest toaleta. I słuchajcie, tutaj są płyny do dezynfekcji. A jak słuchajcie, słyszałam właśnie RP1 pociągu. A tutaj są właśnie takie te, no normalnie takie światła. I tu taka świeczuszka, patrzcie. Taka świeczuszka. Tutaj jest do załatwiania. Tak wygląda mój balkon z muralu. Patrzcie, tak wygląda mój balkon z okna. Tutaj są takie światełka. A jeszcze tam, w tamtym pokoju, właśnie normalnie zepsuł się pociągnik. I normalnie nie możemy tam przejść. Ten zamkiem właśnie muszę to podkręcić może w środę, ale w środę to jest już ostatni czas. Właśnie jest Wigilia ponoć, już jutro. A w Wigilię nagrywam vlog i ten chyba vlog będzie trwał tak około 2 godzin. Tam są takie staroświetne, takie horrorowe ozdoby świąteczne. Jeszcze tam wam coś pokażę. Słuchajcie. Ja wam coś takiego pokażę. Tutaj właśnie jest mój piesek. Tutaj jest telefon mojej babci, który sobie się zostawił. Tu jest woda do ściskania. No, ja bardzo lubię ściskać butelki. I taka woda do picia mojej babci. Słuchajcie, tutaj jest skirana i takie wejście na balkon, ale nie pójdziemy, bo teraz jest pierwszy dzień zimy i normalnie tutaj mamy takiego gwiazdorka, patrzcie. Patrzcie to, widzicie? Wisi na balkonie, nawet patrzcie, tam jest taki obrus choinkowy. Patrzcie. Widzicie, to jest tam właśnie, patrzcie, tutaj, gdzie wskazuję palcem, to właśnie jest taki obrys choinkowy, teraz się rozmazał przypadkiem, a tam jest taka, normalnie, taka niewidzialna choinka, bo właśnie na dworze już jest bardzo ciemno. Tu jest taki zegar jak na stacji, który właśnie chodzi już od 2 lat. I słuchajcie, jest takie przejście mgły w pobliżu petardy. Powiedzcie, że właśnie. I patrzcie, nawet tam się wyświetla coś. Patrzcie, tam się coś wyświetla. Słuchajcie, tam się coś wyświetla. Ale to słabo widać niestety. Właśnie niestety, widzowie, słabo to widać. Patrzcie, tam widać aż 2. Patrzcie, trochę teraz widać, widzowie. Patrzcie, tam takie śnieżynki się obracają na reflektorze. I jak słuchajcie, niestety właśnie wiecie, że już jest czas Wigilii i już czas świąt. Czyli właśnie Merry Christmas będzie już w ten już teraz w ten czwartek. Jeszcze ponoć właśnie w kalendarzu przypada tak, że właśnie w czwartek, 31 grudnia, mam Sylwestra i właśnie ponoć będę robił sylwestrowy vlog i właśnie nagram wam, jak witam nowy rok, jak odliczamy. I właśnie też Ala będzie na tym Sylwestrze i ponoć powiedziała, że bardzo chciała być właśnie na odliczaniu, bo tam bardzo chciała, aby Rybka Mini chciała właśnie z nią odliczać, ona też bardzo chciała z telewizji. Ale niestety, bo widziałem Alicji, że niestety o 9 jest zakończenie programu. 5 minut przed 21 jest kołysanka. Ale słyszałam, że też niekiedy raz leci piosenka, która się nazywa Jeśli czegoś nie wiesz. Właśnie tam była myszka w paski, ale bardzo muszę odróżnić to jakoś od siebie.
Ale właśnie teraz chyba będzie normalna Kamczatka i będzie taka piosenka do wytworów pod tytułem Już idziemy spać, ale już idziemy spać to tak dokładnie około 2 tygodni się pojawia na antenie, bo właśnie tamtym razem było 17 listopada. No to obawiam się, że może być w nowym roku albo jeszcze przed Sylwestrem. A też jeszcze na Minimini istnieje taka piosenka, jeśli czegoś nie wiesz. Ona leciała właśnie zamiast kołysanki na Sylwestra normalnie rok temu. I właśnie jeszcze stało się coś takiego, że właśnie ponoć na tej autopromocji wypełniła się ankieta. A ponoć niestety nie oglądam, dzisiaj nie będę oglądał zakończenia i patrzę jak to wygląda, ale nie mogę wam tego teraz pokazać, bo właśnie ponoć mam awarię full playu. Niestety nie mogę oglądać Kanal Plus, na Teletoon Plus ma brak sygnału. Niestety, widzowie, ale niestety właśnie tutaj jest YouTube i patrzcie jak słuchajcie, tutaj jest mój specjal, widzicie, patrzcie, to jest ja i patrzcie to, patrzcie, zapomniałem wam tego powiedzieć, 101 subów, Adam 991, Gormity Marathon, 101 subskrypcji, patrzcie, 101 subskrypcji, patrzcie, wejdę jeszcze na tą ikonę. Dobra, wejdę tylko na ikonę. I zobaczcie to, patrzcie to. Patrzcie, widzicie? 101 subskrypcji, widzicie? Patrzcie, 101 subskrypcji. Ja tutaj mam zdjęcie Maltanki. Taka w tym roku rzadko jeździła ponoć. I jak słuchajcie, zamykamy. I słuchajcie, już mam dosyć opowiadania o tym playfulu, więc idziemy jazdą i teraz idziemy do łazienki tam sobie coś pogadać. Albo się z wami tam pożegnam, bo już na nas czas się żegnać, więc słuchajcie, niestety muszę się z wami pożegnać, a później będę tam był gary. Po prostu wam teraz pokazuję w tym vlogu, ale to nic nie obchodzi, zamknę szybciej. Żeby było można, jak słuchajcie, jest pralka, więc z pralką się z wami żegnam. Jak jest proste zasady. Nadszedł ten czas, niestety, żeby się pożegnać. I niestety bardzo jest mi trochę źle, ale jest mi dobrze tak naprawdę, tylko sobie żartowałam. Siedzę sobie na toalecie, ale nie robię kupy ani siku. I właśnie z pralką tutaj moją, która jest dokładnie tu, się żegnam z wami. Pod tym filmem na pewno zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję, bo już zrobiliście ponoć 100 subskrypcji. Zobaczyłem wam ponoć. Właśnie tamci jeszcze inni, a usłyszałam taką historię o takim pierwszym youtuberze. Pierwszy youtuber na świecie to był taki 9-latek, bo ten 9-latek ma 43,5 tysiąca milionów subskrypcji. I bardzo marzy się już przekroczyć tą liczbę. I słuchajcie, pod tym filmem zostawicie, bo tam mi odpowiedział coś tam. Jak słuchajcie, pod tym filmem na pewno zostawicie łapeczkę w górę, tak jak mówi moja pralka, i subskrypcję. I dzwoneczek, jeśli będzie chociaż dostępny, bo ja jestem, bo ja jeszcze mam wiek dziecka i niestety właśnie słyszałam, że YouTube włącza komentarze. I właśnie bez zgody słyszałam takiego YouTubera, który jest podobny do Wyjana i on powiedział, że właśnie dzwonił tam do YouTube'a, aby włączyli komentarze, ale YouTube nie odbierał i niestety robił co może. Nawet też nie można dawać dzwoneczka przed tym, nawet też nie można zrezygnować z działania. I właśnie bardzo to zrada, bo ja jeszcze jestem dzieckiem i bardzo jestem
jeszcze takim dzieckiem i niestety pamiętajcie, że YouTube może mi zablokować komentarze. Więc jak słuchacie, na dziś żegnam się z wami, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Eluwa!